Nowym wozem za ponad 800 tysięcy złotych wyruszają do akcji druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie, a swój poprzedni pojazd przekazali kolegom z Jednaczewa. Gminny Dzień Strażaka rozpoczęła msza w kościele parafialnym w Puchałach. W celebrze wzięło udział kilku kapłanów związanych ze strażakami, a homilię wygłosił ksiądz Radosław Kubeł, twórca grupy ratowniczej Nadzieja, która także statutowo jest jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej. Przed remizą w Pniewie uczestników uroczystości powitał Piotr Kłys, wójt i prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Łomża. My strażacy ochotnicy gminy Łomża, nosząc mundury stuletniej formacji, czujemy ogromną dumę, współtworząc historię organizacji tak bardzo wpisaną w polską niepodległość. W uroczystościach Dnia Strażaka w gminie Łomża samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Marek Olbryś, który kilka dni wcześniej został przedstawicielem samorządu regionu w kierownictwie wojewódzkich struktur OSP. Województwo będzie miało większe pieniądze z funduszy unijnych, będzie 85 milionów euro na ochotnicze straże pożarne i tutaj trzeba będzie doskonałej współpracy między OSP a samorządem województwa podlaskiego. I to myślę, że będzie tak spełniało to wymogi formalno-prawne, ale też i takie ambicjonalne naszego województwa, że my chcemy pomagać bardzo dobrym jednostkom ochotniczych straży pożarnych, bo to jest nasza duma i chwała, bo bronią naszego dobra wspólnego. Poświęcenia obu pojazdów, z których korzystają już jednostki w Pniewie i Jednaczewie, dokonał ksiądz Jan Płoński, proboszcz parafii w Puchałach. Zakup nowego pojazdu dla Pniewa był możliwy dzięki wielkiemu wsparciu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Resztę dołożyła gmina ze swojego budżetu, a udział finansowy wniósł także Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wy jako formacja jesteście szczególnie rekordowo, że tak powiem, obdarowani przez mieszkańców zaufaniem. Wynika to przede wszystkim z tego, że jesteście wyjątkowi w skali w zasadzie świata, jeśli chodzi o to, gdyż łączycie pracę zawodową z życiem prywatnym i z bezinteresowną gotowością niesienia pomocy. Szczególny moment dla mnie osobiście i dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej, ale myślę również, że dla okolicznej jedności, ponieważ ten samochód, który naprawdę jest bardzo dobrze wyposażony, zapewnia w sposób naprawdę wysoki bezpieczeństwo lokalnej ludności. Poseł Jarosław Zieliński przypomniał o rządowych programach modernizacji służb mundurowych, z których najnowszy właśnie się rozpoczyna. I to jest wielka wartość, ogromny zasób, polski zasób. Nie ma takiej gminy w Polsce, która by nie miała jednostek, a przynajmniej jednej jednostki OSP, na ogół jest ich więcej. I żaden inny kraj w Europie, ale pewnie i na świecie, nie ma takiej wartości, takiego zasobu ludzkiego i sprzętowego, który by w sposób właśnie niezawodowy, ale właśnie ochotniczy, wspierając Państwową Straż Pożarną, służył codziennemu bezpieczeństwu. Bardzo za to wszyscy powinniśmy im być wdzięczni. Jesteśmy wdzięczni, co zresztą potwierdzają wszelkie sondaże. Po raz pierwszy jako wiceprezes wojewódzkich struktur OSP zaprezentował się senator Marek Adam Komorowski. Ta służba to, można powiedzieć, Deo et patrie semper fidelis, Bogu i Ojczyźnie zawsze wierni. Wierni, ale wierni nakierunkowani na człowieka. Służba strażacka to służba człowiekowi. W gminie Łomża działa 8 jednostek ochotniczych straży pożarnych skupiających 250 kobiet i mężczyzn. Druhowie z Gaci, Podgórza, Konarzyc i Pniewa są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. 140 z nich jest gotowych do ruszania na ratunek o każdej porze dnia i nocy. Dysponują 3 samochodami ciężkimi, 6 średnimi, 4 lekkimi wraz z odpowiednim wyposażeniem i sprzętem. Ochotnicze straże pożarne to swego rodzaju powołanie do służby w ochronie innych ludzi i pasja, które przekazywane są w gminie Łomża z pokolenia na pokolenie. Strażacy są dumą rodzin i lokalnych społeczności oraz wielkim wsparciem dla gminy. Już po raz 16 w parafialnym centrum katolickim imienia papieża Jana Pawła II odbył się ogólnopolski konkurs krasomówczy imienia Hanki Bielickiej Radość spod kapelusza. Ja jestem słuchaczem i każdy, kto zgłosił się do tego konkursu, dla mnie jest wielką osobą, ponieważ, no, jak to się mówi, narzekanie na dzieci, na młodzież, że jest taka bezideowa, że tylko siedzi w komputerze i w komórce, a oto
możemy pooglądać młodzież, która ma talent otrzymany od Pana Boga. Ten talent kształtuje, szlifuje i potrafi się dzielić z innymi. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Marek Olbryś. Patronat nad imprezą objął marszałek Artur Kosicki, a Urząd Marszałkowski wsparł finansowo organizację wydarzenia. Ten konkurs przybliża Łomżę całej Polsce, a jego uczestnicy nie muszą wykorzystywać tylko repertuaru Hanki Bielickiej. Jesteśmy z tego dumni, że mamy taką łomżyniankę i tylko się cieszyć i chwalić, ale też trzeba pamiętać o tym, że młodzi ludzie chcą wykonywać te utwory Hanki i myślę, że to dobrze, że coraz młodsi ludzie i tak jak członkowie jury mówią, że coraz wyższy poziom tego festiwalu jest. No i będziemy to robić do końca świata, bo na to sobie nasza pani Hania zasługuje. Do udziału w 16. ogólnopolskim konkursie krasomówczym imienia Hanki Bielickiej Radość spod kapelusza zgłosiło się blisko 40 wykonawców. Z Łodzi, Białegostoku, Suwałk, Hajnówki, Kolna czy województwa lubelskiego. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach: monolog lub wiersz oraz piosenka. Oni się angażują w to i w zasadzie ich chyba to też jakoś bawi. I to jest najfajniejsze. Młodzi wykonawcy rzeczywiście nie bali się konfrontacji z mistrzami. Julia Rydelek z Kolna, laureatka Grand Prix, czyli kapelusza autorstwa Anny Bureś, zaprezentowała się w piosence Violetty Villas. Z błyszczącymi od łez oczami weszła na scenę po odbiór nagrody. Julia do konkursu przygotowywała się od ponad roku pod opieką Anny i Pawła Podeszwików z Kolneńskiego Ośrodka Kultury. Pewne zaskoczenie, radość też, ale byłam w szoku, no bo nigdy jeszcze nie wygrałam Grand Prix, więc bardzo i wzruszenie oczywiście i bardzo się cieszę. Wykonałam utwór Violetty Villas pod tytułem Mechaniczna lalka. Przygotowałam się do tego konkursu długo, przez około rok ćwiczę tą piosenkę. Długo trwały próby, ale myślę, że osiągnęłam przez to sukces. W propozycjach zdobywców pierwszych miejsc w obu kategoriach też pojawiają się wielkie nazwiska. Magdalena Głębocka z Łomży. Pierwsze kroki na muzycznej scenie stawiała pod opieką studia wokalnego MDQ u Magdy Sinow. Zaśpiewała Grand Vals Brillant, czyli wiersz Juliana Tuwima, znany głównie z wykonania Ewy Demarczyk, a także na przykład Justyny Steczkowskiej. Razem z moją instruktorką śpiewu, panią Ewą Łowaczewską, zawsze rozpracowujemy interpretację tekstu i to właśnie tak w ogóle jest to tekst Tuwima, także jest cudowny i jest to poezja, także jest wiele niuansów, które można się doszukać właśnie głębiej wchodząc w ten tekst. Natomiast Piotr Wrona z Białegostoku wygrał w kategorii monolog z tekstem Hamlet Sławomira Mrożka. Pomysł głównie wyszedł właśnie od pani tutaj przygotowującej mnie, czyli pani profesor Anety Kaliściak, która po prostu zaproponowała mi udział w konkursie, a ja jako, że jestem chętny i gdzieś tam w tych konkursach biorę udziały, to byłem taki podekscytowany tym, że mogę pojechać na konkurs, na którym jeszcze nigdy nie byłem i w ogóle wystąpić i powiedzieć coś, z czego będę miał przede wszystkim radość i z czego się będę cieszył. Gwiazdą konkursowej gali był Jerzy Filar, nie tylko znany muzyk, twórca grupy Nasza Basia Kochana, a przez kilka ostatnich lat życia Hanki Bielickiej jej towarzysz w czasie koncertów. Połączyło nas artystyczne poglądy, a potem i wspólne występowanie. Ostatnie 5 lat życia pani Hanki spędziliśmy razem na scenie i mieliśmy mnóstwo przygód. No, dziunia, o tak mówili na nią, ale dama, jak to mówią, znakomicie nauczyła mnie i pokazała, jak być na estradzie. Ja po prostu grałem, ona wychodziła, mówiła, jak to sama mówiła, jak karabin maszynowy i stanowiliśmy taką parę estradową. Jeszcze bliżej Hanki Bielickiej była w ostatnich latach jej życia Joanna Manianin, która prowadziła Dom Gwiazdy. To była moja matka druga, wspaniała kobieta, takich ludzi jest mało. Pani Hania bardzo kochała zwierzęta, co miesiąc były przeznaczone pieniądze, ponad 5 tysięcy miesięcznie szło na zwierzęta. I nie mogłam doczekać, kiedy wreszcie przyjadę do Łomży. Łomża jest dla mnie czymś takim bardzo, bardzo ciepłym, takim dobrym, takim. Zresztą czuję się tutaj jak w najbliższej rodzinie. Jury 16. ogólnopolskiego konkursu krasomówczego imienia Hanki Bielickiej Radość spod kapelusza przyznało również drugie i trzecie miejsca w konkursie i wyróżnienia. Jak się okazuje, są zdolni, uczeni i nie zawsze z Łomży.
Jak smakuje podlaskie? Babką ziemniaczaną, sękaczem, trawą, żubrówką? Na pewno, ale tym razem przede wszystkim posmakowało dzikiem upieczonym w Kruszy, w gminie Turośl. Tak uznali jurorzy, którym przypadła przyjemność nagradzania zwycięzców Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich Polska od Kuchni. Rozpoczęła się właśnie druga edycja tego ogólnopolskiego wydarzenia, a podlaska odsłona rywalizacji odbyła się w Łomży. Dzisiaj święto tradycyjnej kuchni podlaskiej, kurpiowskiej, mazowieckiej, bo to tak należy tłumaczyć. Różnorodność kulinarna jest bardzo rozpięta i duża, ale każda kuchnia jest bardzo smakowita i będziemy mieli naprawdę trudne zadanie ocenić te wyroby naszych kół gospodyń wiejskich, bo jest ich bardzo dużo. I myślę, że to jest święto tak naprawdę kultury ludowej, kultury, można powiedzieć, tych małych miejscowości, bo koła gospodyń przygotowały się wspaniale. To estetyka, to naturalność, to smak, naprawdę magia. Organizatorzy festiwalu zaprosili na tereny wokół tzw. muszli koncertowej w Łomży ponad 20 kół gospodyń wiejskich z województwa podlaskiego. Nie jest to wyjątkowe święto, które ma za zadanie kultywować nasze tradycje, podtrzymywać kulturę, tutaj rodzimy charakter tego regionu. Dzisiaj z nami jest tutaj, są 23 koła. Zostały zaproszone do konkursu wszystkie koła z województwa podlaskiego. Żyli w konkursie kulinarnym otworzyli wicemarszałek Marek Olbryś, Martyna Krysiak reprezentująca firmę, która organizuje festiwal oraz Kuba Sztojermark. Ściana wschodnia, szczególnie Podlasie, króluje w takiej ciągłości. Tu jest wiele domów, które są jednak wielopokoleniowe. To, czego na zachodzie Polski jest trochę mniej, no bo tam szybko wszyscy wylatują jak trochę z tego domu. A tutaj jest babcia, babcia uczy mamę, mama uczy córkę i wszyscy wiemy, jak się rzeczy gotuje. Fantastyczna sprawa na Podlasiu. Najważniejsza dla mnie to jest prostota. Prostota wykonania jedzenia. Nie przekombinowywać, nie opać kompleksów, że ojej, no tylko dałem sól i pieprz. Tylko dałem sól i pieprz. Jak mamy świetny produkt, jak mamy dobre jakości, plus jakaś krótka tak naprawdę obróbka i proste smaki, które mamy gdzieś od babci czy od mamy, to nic więcej nam nie potrzeba. Tradycja, prostota, no i ciągłość tego wykonania. Lubiany szef kuchni swoje umiejętności zaprezentował przygotowując świeżonkę z wieprzowiny z przyprawami oraz kociołek cygański, którym z przyjemnością posilali się uczestnicy festiwalu. Kuba był także współprowadzącym widowisko na scenie razem z Mateuszem Szymkowiakiem. Zasmakuj w Łomży, to jest wydaje mi się, że super hasło miasta w kontekście festiwalu, który się tutaj odbywa i tego drugiego przystanku Polski od kuchni. Ja byłem w Łomży, pamiętam, 2 lata temu robiliśmy tutaj wakacyjną trasę dwójki, lato, muzyka, zabawa. Zresztą scena dokładnie stała w tym samym miejscu. Spaliśmy tutaj w hotelu Gromada, spędziliśmy cały weekend u Was. I pamiętam, i dzisiaj sobie to przypomniałem wjeżdżając do Łomży, że zabrano mnie do świetnej restauracji i było przepysznie. W związku z tym właśnie tak zapamiętałem Łomżę, jako pyszne miejsce. Zasmakuj w Łomży. Oceną wdzięku kandydatek do tytułu Miss zajęła się natomiast Krystyna Sokołowska z Białegostoku, która zaledwie kilkadziesiąt godzin wcześniej zdobyła tytuł Miss Polonia 2021-2022. W jury towarzyszyły jej Natalia Kopczyńska z biura organizatora oraz Maria Magdalena Turska z gminy Turośl, ubiegłoroczna Miss Wdzięku festiwalu. Wczoraj od godziny 21 dowiedziałam się, że jadę tutaj do Łomży i z miłą chęcią przyjęłam taką propozycję i przyjechałam. Miss Wdzięku. Pewność siebie, prezencja na scenie i przede wszystkim, na co zwracam uwagę, to piękny, szeroki, szczery uśmiech. Motywem wiodącym całego podlaskiego festiwalu organizatorzy ustanowili ślub i wesele. Do tego miały nawiązywać potrawy, stroje kandydatek w wyborach, a także pieśni i scenki obrzędowe. Dlatego zaroiło się podczas imprezy od sukien ślubnych. Szczególnie wzruszające był moment, gdy okazało się, że jedna z pań ma na sobie strój, który 50 lat wcześniej posłużył obecnej wraz z małżonkiem na festiwalu przyjaciółce. Małżeństwo Grygoruków na festiwalu w Łomży świętowało złote gody. Postanowiliśmy zapytać jubilatów o przepis na trwały związek. Normalnie żyć, dobrze jeść, wyspać się, dzieci wychować. A jak się poznałem, przyjechałem grać w piłkę na boisko. Spojrzałem, na schodach stoi, zobaczyłem nogi zgrabne, tak się ożeniłem. O, to tyle powiem. No. Specjalnie na festiwal do Łomży przyjechała pani wójt gminy Bielsk Podlaski, by złożyć gratulacje młodej parze z okazji 50-lecia ich pożycia małżeńskiego. 3, 4! W imieniu własnym, a także wszystkich mieszkańców gminy Bielsk Podlaski bardzo serdecznie gratuluję Wam tego jubileuszu. Życzę Wam dużo zdrowia, dużo szczęścia, wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim, abyście byli nadal wzorem dla innych.
Na stoiskach kół gospodyń wiejskich smakowite, wytrawne potrawy i słodkości. Było tradycyjnie i nowocześnie, bo każde z kół przygotowało konkursową potrawę. My przyjechałyśmy, proszę panią, z grzybkami weselnymi. To jest ciasto, potrawa taka słodka, która kiedyś w dawnych czasach w naszej miejscowości królowała na stołach weselnych. Przyjechaliśmy ze słodyczą, bardzo popularną u nas na Podlasiu, to jest ciasto mrowisko. W naszej kuchni podlaskiej zagościło chyba z Litwy po prostu. Była bardzo popularna na weselach. To taki naprawdę na takich szlacheckich dworach gościło. Każde ze stoisk przypominało również dom młodej pary. Można było zobaczyć fotografie ślubne, tak zwane monidła i przygotowane do konkursu suknie i ozdoby weselne. Mimo że tak kolorowo tu wygląda, bo wiele rzeczy robimy, ale dzisiaj przyjechaliśmy z melonem. Z okresu lat 20. sobie zamyśliłyśmy wykonać welon z lat 20. Bo interesujemy się modą, a okres lat 20. i okres młodej Polski to były najciekawsze okresy w kulturze, sztuce i rozwoju teatru. I nas to zainspirowało. Zaczęłyśmy na walentynki i skończyłyśmy w ciągu 2 tygodni. Do tańca zapraszał ze sceny zespół Horyzont. Wśród stoisk kół uczestniczących w konkursie przewijały się setki gości. Zajadali, popijali, podziwiali. A Kuba Sztojermark i Mateusz Szymkowiak przyznali się na scenie, że Podlaskie skradło im serca. Jak mówili uczestnicy, to było święto kultury ludowej z jej naturalnością, wigorem i magią. Zwycięzcy poszczególnych kategorii konkursowych oraz laureaci nagród publiczności reprezentować będą województwo podlaskie w ogólnopolskim festiwalu Polska od Kuchni 1 października tego roku na błoniach stadionu PGE Narodowego w Warszawie. Brawa dla nich! Z okazji Dnia Dziecka wicemarszałek Marek Olbryś odwiedził małych pacjentów w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. Wspólnie z dyrektorem placówki i z Andrzejem Dudą, przewodniczącym Rady Społecznej szpitala, przekazali małym pacjentom prezenty. Oddział funkcjonuje już od prawie 2 miesięcy, bo od 4 kwietnia. Przez ten czas mieliśmy prawie 200 pacjentów. Zatrudniamy od początku 9 lekarzy, kadrę pielęgniarską wzmocniliśmy, już teraz to jest 18 osób i cały czas będziemy zatrudniali. Również kadra lekarska wzmocni się od lipca o jeszcze jedną osobę. Nie jest łatwo. Przypadki bywają ciężkie, natomiast wielu uwag krytycznych od rodziców nie mamy, raczej wszyscy są zadowoleni. To olbrzymia radość, że ten oddział powstał i jest już tradycją, żeby w Dzień Dziecka odwiedzać tych młodych pacjentów. Trochę radości, a mamy takie drobne upominki, chcemy zapytać, jak się czują, jak ten oddział się sprawuje. Też pani ordynator chce nam pewnie poinformować, jak proces leczenia, ilu pacjentów się leczy. Takie sprawy na bieżące chcemy tu uzgadniać. Dziękować lekarzom za to, co robią dla naszych małych pacjentów. I ten dzień jest taki dosyć przyjemny. Myślę, że to troszeczkę radości dzieciakom w tym dniu chcemy obdarować. Bardzo się cieszymy, że ten oddział powstał. Jest to niewątpliwie ogromna zasługa pana dyrektora, personelu, który tutaj pracuje i myślę, że dzisiejszy dzień dla tych dzieci przynajmniej umilą w części te prezenty, które przekażemy z marszałkiem. Także dużo zdrowia, dużo radości wszystkim dzieciom życzymy. Mimo iż pobyt na oddziale to nic przyjemnego, ale rodzice są wdzięczni, że pomoc jest na miejscu w szpitalu w Łomży. Tutaj wreszcie dzieciaczki mogą korzystać tutaj z naszej miejscowej opieki. Nie musimy szukać tutaj dalszych ośrodków. To jest duże udogodnienie tutaj dla rodziny, dla rodziców. Tutaj ostre zapalenie jakby oskrzeli i tutaj zapalenie ucha, ale tutaj miała gorączki, trochę drgawek, tak. I żeby tutaj nie pomóc tutejszego szpitala, to no nie wiem, co bym zrobiła. Po prostu musiała chyba jechać albo na Białystok, albo na Ostrołękę, bo tutaj do Zembrowa. Mali pacjenci przyjmowani są w łomżyńskiej placówce od początku kwietnia. Opiekę nad nimi sprawuje 9 lekarzy z ordynator dr Martą Kuźmicz na czele. My dzielnie pracujemy, problemów jest dużo, musimy je rozwiązać. Państwu zawracać głowy tymi problemami nie ma powodu, bo i tak ich się do końca nie zrozumie. Ale dajemy radę. 12 pacjentów jest w chwili obecnej na oddziale. Przeważnie to są infekcje dróg oddechowych, moczowych,
przewodu pokarmowego. Życzę przede wszystkim zdrowia i jak najrzadszych pobytów w szpitalu. Na oddziale dziecięcym spotkaliśmy Filipka Nowackiego, dla którego Dzień Dziecka to kolejny dzień walki o zdrowie i życie. Chłopiec cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. Szansą na całkowite wyleczenie jest terapia genowa, której koszt to obecnie ponad 10 milionów złotych. Stan Filipa wydawało nam się, że jest unormowany. No niestety, wczoraj wydarzył się epizod. Jesteśmy 2 tygodnie po podaniu tego leku refundowanego. Mały miał wcześniej biegunki do tej pory, do wczoraj. Wczoraj pojawiła się gorączka, silny ból brzucha, dlatego jesteśmy tutaj, żeby chociaż wstępnie spróbować zdiagnozować, co się mogło zadziać. No i wtedy zapadnie decyzja, czy mamy przewozić małego do szpitala, w którym miał podania, czy zostaniemy. Dostaliśmy tutaj wsparcie, tak jak już mówiłam, w przypadku Filipa, te dzieci podczas przeziębienia mogą wymagać nawet wsparcia oddechowego, więc jazda 70 km, 80 dalej do szpitala to jest po prostu absurd, a tutaj na miejscu mamy tą pomoc doraźną i naprawdę cudownych lekarzy, których mieliśmy dzisiaj w nocy okazję poznać. Kwestia zbiórki. W tym momencie zmieniliśmy fundację, jesteśmy pod opieką Fundacji Filipa Heizera. Szykujemy taką akcję, tak jak fundacja tak się nazywa i wiemy, że Filip szykuje taką akcję dla naszego Filipa. Dziecięce święto zostało ustanowione w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Był to międzynarodowy apel o stworzenie mechanizmów mających zapewnić w przyszłości pokój na Ziemi. Jednym z postulatów było zagwarantowanie bezpieczeństwa oraz możliwości rozwoju wszystkim dzieciom na świecie. Obecnie Dzień Dziecka obchodzony jest w wielu krajach, jest okazją do obdarowywania pociech oraz spędzania przez rodziny wspólnego czasu.